Ach, masz, byś miał pić. A we wszystkim, w dzisiejszym odcinku napoje T25. Dam mu trochę paliwa. Kurczę, ale to wszystko spadnie, prawda? A może nie? Czary mary, hokus pokus, widzicie? Przyszedł czas na łodygi tytoniowe. Przyszła wiekopomna chwila, żeby ściąć łodygi. Nie, no przyszedł czas na taki ostatni etap tej uprawy, to jest ścięcie łodyg, zmieszania z ziemią. Dobra, ja to naleję, ale wy tak, no, zajmijcie się jakąś muzyką. Powiem tak, najlepiej dobrym sprzętem zrobić raz. Ja widzę, może też na drugi rok, może i glebogryzarkę się kupi, albo noże. Sam nie wiem, ja będę musiał zobaczyć, gdzie na jakieś składnice. Troszkę inaczej jest rozwiązany system napędzania tego wałka z tymi frezami, bo jest typowo jak w kosiarce bijakowej, chyba przez pasek klinowy. Dobra, ja to zakręcam, dobra, może ja teraz skończę z tym. To jest ważne, korek. Nie jeden rzuci korek tu, tam. I nie ma korka, a już ponoć w oryginale nie ma już takich korków. Kto miał problem z korkiem? A pamiętam, czekaj, rolnikowo? Nie pawnic? Albo pawnic, no. Także zakręcamy koreczek. Co jeszcze ważne jest tutaj? Później przejdziemy do glebogryzarki. To muszę oczyścić tutaj to sitko. Zapycha mi się tutaj takimi resztkami liści tytoniu. Tu trzeba zwracać uwagę na tę czystość, no. Naciągnięcie paska. Dla tych widzów, którzy nie wiedzą, 87 rok. Ja w nocy robię, ja nie mam świateł. Tutaj są takie bezpieczniki. Ja wam pokażę. Takie bezpieczniki są. I ten kabelek, prawda? Bo tam jest, był tutaj nawinięty. Czemu w razie spalenia odwijało się tu i wkładało się pomiędzy. To się wyciąga z jednej strony, wyciąga się z drugiej strony. O, zakłada się ten przewód. On tutaj był nawinięty, taka rezerwa. I zatyka się. Z jednej strony zaciska się, z drugiej strony zaciska. Już jest bezpiecznik. Wielokrotnego użytku. No fajnie pomyślane. Powiem, że naprawdę na lata 80. nie ma co. Korek jest, nie ma żadnych wycieków, zamykamy. Najważniejsza rzecz, sprawdzenie oleju. Na nierównym miocel jest połowa, to też jest dobrze. No. Dwa dni temu wymieniłem cały olej w pompie. Tego nie... A, kurczę, tu jedna usterka jest. Ja to wczoraj zjechałem, zapomniałem o tym. Idę zaraz pod drut kombinerki i to zaraz zrobimy. O, brać. Jest, jest. To pewno już tu Krzyśka zostanie już na 10 lat. Poduszeczkę mam, patrzcie. A, kurwa, jeszcze powietrze. Krzysiek, jak się wybierze za godzinę, to będzie dobre. Dobra, przyniosę pompkę. To jest jedna niegodziwość. Kurde, to ta końcówka, ja to zmienię. Chociaż tu jest dobrze zakręcić. Ale są takie miejsca, że naprawdę jest ciężko. Pamiętam gdzieś jakiś tam przyczepczy czy coś, to jest ciężko. Plus i minus, no to już. Tam jest plus? To jest plus. Podciągniemy tu, a minus weźmiemy z obudowy. Nie czeklemy dotykać. Tu jest lampka. Świeci? Nie. A tu? Nie, nie chodzi. Weź tam włącz, ja tu będę przytrzymywał. Czekaj, wezmę tu, dwójkę działa. No jest włączony. Czekaj może. Masę trzeba włączyć. O. No kurwa. No ale działa. Zmęczone koło, czego wymienić? Będzie zima, będziemy mieli więcej czasu. No i co, nie przydaje się? Zobacz, jesteśmy na polu, mamy akumulator. Cyk, cyk, idy mamy. Na pewno starsze pokolenie by przyniosło takie coś, o. No i też by nadymali, no. I najlepiej to odkręcać na jeszcze na chodzącym. O. No. Starym sposobem śliniaczka i już nie schodzi. Nie wiem, gdzieś tu pewno coś ucieka, ale mamy ponad 2 promile atmosfery. Dobra, chowaj pompkę. No, ale zobacz, widzisz elegancko, co? Patrz, tego kabelek, no. Tylko masę trzeba włączyć. No tak pomyślałem, chyba masę trzeba było włączyć. I zobaczcie, słuchajcie, patrzcie. Słyszycie to? Nic nie słyszycie. No to dobrze, zdrowi jesteście, już nic nie chodzi. Wszystko jest wygaszone, licznik jest spisany. Niedużo wyciągnęliśmy w tym roku. 6200. Jeszcze ze 300, tak odbędzie 6500 na te nawilżanie. Tak przez cały rok. To nie dużo, powiem, że... 6,5 podzielić na 24. Jest... 270 kW na jeden kontener. Ile? 270. I to jest właśnie cały myk, że tutaj są małe silniki. Ja się dziwię, że na przykład ludzie zakładają nie wiadomo jakie czwórki, piątki do suszarni. To jest trójka. Trójka to jest maksymalny był w Mullerach. Trójka. Tu jest też trójka, tu mam 2,5, a tu jest oryginalny, a tu 2,2 jest. Dobra, jeszcze przejdziemy do krzaka. Kurczę, mieliśmy jechać, robić coś, a ja z wami tylko przygadam. Co z tym krzakiem? No ale to nie jest parodia. Słuchajcie, on ma 30 liści. Mogę pokazać każdy ten, wyszczególnimy gdzie był liść. Ja ich tych liści zrywałem, a tu ślimak mi pomagał.
Ja myślę, że się odezwie jakiś instytut hodujący rośliny. No jak będą chcieli cię wyszukać w końskich zwisach, to może być problem. Czy ja powiedziałem, że to kultura jest marna? Powiedziałem, prawda? Ale nie, powiem tak, nie zamieniłbym się na pewno na 30 czy na 60, bo tam jeszcze bardziej kultura jest marniejsza. Tu mam tak fajnie, to jest wszystko pod ręką. Pranie, sprzątanie, praca, kurde i wydech. Nowy, kurde! Zawsze tutaj robię parzysto, parzysto, nie parzysto. Gdzie to jest parzyste? Po której stronie to parzyste? Tu. Parzysta biegiem zwalniającym, czyli tak zwanym półbiegiem. Można było robić jedynką, ale ten ciągnik jest stary już. Czyli wajcha na lewo i półbieg na parzysty. Wolałbym jechać, jeszcze raz to powtórzę, troszkę szybciej od półbiegu na parzystych, ale wolniej od jedynki. Ale nie ma już takiego biegu. Dobra, zagmatwałem. Jeszcze objaśnimy tą skrzynię kiedyś. Tak, kiedyś co będzie w tym skrzynie. No, zakupimy Nestora i ja to wytłumaczę wszystko. Bo jeszcze jest skrzynia jednowajchowa. I dwu. I dwu, ta jest dwu. Jest jeszcze jedna wajchowa, ale przy jednowajchowej tu jeszcze jest jedna pozycja. Tu jest, przy tym jest pozycja. Ja według mnie to jest jedna wajcha plus rewers. A jeszcze jest dwuwajchowa z biegami. Ja musiałbym do sąsiada zobaczyć. On ma starszą wersję. Tam może być jedna wajcha. No, tam jest jedna wajcha. Przodu. Nie ma półbiegu do tyłu. To też nie powiedziałem. To faktycznie pasowałoby tak omówić konkretnie. Dobra, idziemy. Nie ma co. No opowiadałem wam tutaj tych opowieści o tej skrzyni biegów, gdzie można oczy zamknąć i tylko się siedzi. Trzeba tylko kierownicę trzymać. Trzeba zamknąć okno, bo się kurzy. Zawsze wyjeżdżam już pod wieczór, żeby było troszkę chłodniej. Bo tutaj na przykład zacząłbym w obiad ścinać, no to naprawdę byłoby, no gorąco jest, może 30 parę stopni by było. A wieczorem jest fajnie, ja się pozamykam, syk, syk, tu muchy latają dookoła, jakieś kurde ten, a ja tu sobie siedzę, piję browarka, no nie, nie, no nie piję, no nie można, co by, w pracy?
mam. No nie zagrzał się na 80. I zawsze jak przyjechałem tak 4 razy, można powiedzieć, pojechałem wtedy z powrotem, ale przez 2 kawałki. Ja to zawsze robiłem po kawałku. I zawsze miałem 80 stopni. Oleju. Może ci termostat się dyknął. Nie, nie, on dobrze wskazuje. Patrz, jaka maszynka dobrze chodzi. Zobacz. Zobacz, jak on ma obroty. Patrzcie, jak tu się nabija, zobaczcie. Zawsze trzeba co jakiś czas to rzucić z tej siatki. Bo później będzie tak, o. Czasami tak podejdzie ta udyga, że o, patrzcie, nawet nie została ruszona. No ale ja to wrzucamy tutaj do następnego rządka i to wszystko zgnije, słuchajcie, to wszystko się przemasuje, no. Ile produkcji mieliśmy dzisiaj? 55. I 2 kW jeszcze jest. No, zobaczymy, jak to pod koniec roku nam wyjdzie, ale myślę, że nam się opłaci. No, jak dobrze pójdzie do 10, do 22, będę robił, bo już jak chłodem jest lepiej robić. Dzisiaj sobota, także miłej niedzieli, życzę smacznego obiadu i do następnego. Może coś wgram z nocnej mojej pracy. Aby dziś, aby nie nawalił, aby miał olej w środku i paliwo i będzie. Dobra, idę coś wypić i... Kręcimy na dziś, tak tutaj, gdzie jesteśmy, między pomidorkami. Nie zapomnijcie się zresetować.